Encantado na tema Bíblia. Drugi do Tymoteusza 3, 16, 17. Drugi do Tymoteusza 3, 16, 17. Słowo Boże mówi tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Co to oznacza, że pismo jest natchnione? To znaczy, że pismo owo powstało z inspiracji Ducha Świętego. Zgadzacie się ze mną, że pismo powstało z inspiracji Ducha Świętego? To jest bardzo ważna rzecz. Bo z tym się trzeba zgodzić. Jak się z tym nie zgadzasz, to już miał problem z Biblią. To jest pierwsza rzecz, z którą człowiek się musi zgodzić. Dlaczego to jest Pismo Święte? Dlaczego to się tak nazywa? Dlatego, że to jest z natchnienia Bożego napisane. Czyli Bóg natchnął ludzi, aby zaczęli pisać pismo. Teraz posłuchajcie jeszcze raz tego zdania, które powiedziałem. Bóg natchnął ludzi, aby zaczęli pisać Pismo Święte. Kogo natchnął? Ludzi. Tak? Czy istnieją na świecie ludzie, którzy są doskonali poza Jezusem? Czy ktoś jest doskonały na świecie poza Jezusem? Nie. Nikt. Jak powstaje produkt teraz? Bardzo ważna informacja. Gdzie przychodzi objawienie? Do ducha człowieka, tak? Jak objawienie wychodzi z człowieka? Przez co? Przez duszę i ciało. Duch jest niedotykalny dla środowiska. Rozumiesz? Jak mówisz środowisku, które cię otacza, o duchu, to to jest niedotykalna rzecz. My się kontaktujemy z tym światem przez nasz umysł, emocje, decyzje i ciało fizyczne. Ciało fizyczne jest najbliżej tego świata. W ciele fizycznym jest nasza dusza, czyli psychika, bo dusza to jest psychika. I ta psychika to jest umysł, emocje i decyzje. Kiedy będę o tym nauczał, to jest bardzo możliwe, że zrobimy to jutro. Te rzeczy, ta dusza, ta psychika, ona jest w ciele i ona odbiera impulsy ciała. Ona odbiera je. Wzrok wszystko podaje do naszej psychiki, psychika to analizuje, czy twarza, słów, to wszystko tak. Rozumiecie? Objawienie przychodzi do ducha, ale uwalnia się je przez duszę, za pomocą ciała. Tak samo świadomość świata. Tylko ona przychodzi z drugiej strony. Przychodzi przez ciało i wchodzi do duszy. Rozumiecie? I tam sobie zaczyna być analizowana. Bóg natchnął ludzi. Ale ci ludzie napisali pismo, rozumiecie? Zgodnie ze swoim rozumieniem objawienia. To jest bardzo ważna informacja. Oni byli w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach życiowych i oni byli też bardzo różnymi ludźmi. Do czego pismo jest? Pismo jest napisane pożyteczne. Słowo pożyteczne jest rozwinięciem słowa, w ogóle jest szeregu słów, które dotyczą pożytku, różnego rodzaju pożytku. Ma korzystać z Biblii. Ona jest po to Biblia, żebyśmy z niej korzystali. Rozumiecie? Korzystali. Ona nie jest po to, aby ją postawić w miejscu Boga. Bo postawienie Biblii w miejscu Boga, tak, doprowadzi do tego, że się zgubisz w życiu. Kiedyś napisałem takie nauczanie. Znasz Jezusa, czy tylko Biblię? Bo ludzie znają Biblię. Kiedyś miałem przyjemność, zostałem zaproszony przez pewną grupę naukowców, teologów,
do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, żeby tam powiedzieć swoje świadectwo. I ci obie poważni naukowcy byli na tym spotkaniu. Ja tam byłem, to było lato, byłem na krótkie rękaw, tatuaże miałem na wierzchu. Ja zacząłem im mówić o Jezusie. Tam miała być, tam mieli rozmawiać ze mną, zadawać mi różne pytania. I oni tam przyszli w jakimś celu. To byli ludzie, którzy chcieli wykazać, że oni mają bardzo dużą wiedzę. I że być może ja, głupkowaty protestant, tak, mogę się mylić w ogóle w tym wszystkim. Więc ja zacząłem im mówić o Jezusie. Zacząłem im opowiadać Ewangelię. I potem zadałem pytanie tym ludziom. Czy ktoś z was chciałby spotkać się z tym Jezusem tak jak ja się z nim spotkałem? I 6 tych zacnych ludzi podniosło rękę. Nie było pytań. Nikt nie zadawał mi tam pytań. Nawróciło się małżeństwo wtedy, którzy byli dyrektorami bardzo dużego domu dziecka katolickiego. Nawrócił się pewien pan naukowiec. Oddaliście Jezusowi. Dlaczego oni oddaliście Jezusowi? Z jakiego powodu? Czemu to się wydarzyło? Ponieważ ja byłem człowiekiem słowa. Ja im mówiłem to, co oni czytali w swoich Bibliach, tylko z perspektywy przeżycia. Oni natomiast czytali to, ale to nie było dla nich w ogóle pożyteczne. Oni jakby nie korzystali z tego. Posłuchaj, z Biblii trzeba korzystać. Jak się z Biblii nie korzysta, to Biblia jest dla ciebie zbędna. Możesz na niej spać, możesz nią robić różne rzeczy. Są tacy ludzie, którzy śpią na Biblii. Znałem taką siostrę w Chrystusie, która sobie kładła Biblię pod głowę, słowo honoru. I ona spadła. I ona wierzyła, że to będzie budowało jej ducha. Tak robiła. Była z wolnych chrześcijan, taka grupa. Jest taka grupa wolni chrześcijan. Kiedyś byliśmy zagadą w takim jednym zborze wolnych chrześcijan na usłudze. Przed usługą Agata to mi mówi, jak ja bym była tutaj, bym umarła. W ogóle nie spostrzeżenie pierwsze w zborze, prawda? Wolni chrześcijanie, ta grupa. Do czego to pismo jest pożyteczne? Do nauki, wykrywania błędów, poprawy, wychowywania sprawiedliwości. Czyli my widzimy, że Biblia ma jakieś zastosowanie. Biblia jest stosowalna. To jest bardzo ważna rzecz, żebyście to zrozumieli. Ewangelia Jana 5,39 mówi nam tak. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Idziemy dalej. Co? Jakie jest główne zadanie pisma? I wchodzimy na perspektywę duchową. Pismo Święte ma nam złożyć świadectwo o Jezusie. Więcej. Pismo Święte, ono ma zainspirować nas do przeżycia rzeczy Chrystusowych. Po co jest pismo? Posłuchajcie. Pismo nie jest po to, żeby go badać. Badacie pisma, mówi to. To jest zarzut im przedstawiony. Badacie pisma. Jest też taka grupa, badacie pisma. Badają pismo. Na cholerę? Nie wiadomo. Na co to robić? Oni badali pisma. Zobacz, oni byli badacze pisma pierwsi. A Jezus mówi tak, badacie pisma. Ale one składają świadectwo o mnie. Czyli one są po to, abyście mogli mnie doświadczyć. Bo jeżeli wy nie wyciągacie z tego pisma rzeczy, na podstawie których możecie mnie doświadczyć, to ono jest dla was zbędne i wasze badanie pisma jest zbędne. Rozumiecie? To jest zbędna robota. Badać pismo. Jak ja byłem w Kościele 65, mnie nauczało tak. Pismo Święte jest jedynym autorytetem wiary i życia. Ja tak też chlepałem przez lata.
Potem się zastanowiłem, mówię, Boże kochanie, ale pierwsi chrześcijanie nie mieli pisma. To co oni mieli za autorytet? Kresza myśl mi przyszła, diabeł mi szybko powiedział, mieli Stary Testament. Duch Święty po cichu mi powiedział, ale chyba nie w Koryncie. No może w Jeruzalem, ale chyba nie w Efezie. Chyba nie w Tesalonice. Rozumiesz? Chyba nie tam, bo tam nie było kogo? Żydów. Bo Paweł zakładał kościoły wśród kogo? Pogan. Nie mieli Starego Testamentu. Jaki mieli autorytet? Wiecie, potem zacząłem badać te rzeczy. Zacząłem się przyglądać tym rzeczom. Zobaczymy, co religia nam zrobiła z głów. Szczególnie na protestantów w temacie Biblii. Rozumiecie? Szok. Badacie pisma, a one składają przecież świadectwo o mnie. Do czego jest pismo? Pismo jest do tego, aby za jego pomocą, tak, zacząć przeżywać Chrystusa. Jeśli nie przeżywamy Chrystusa, to coś jest nie w porządku z naszym podejściem do pisma. Czytajmy dalej. Ewangelia Łukasza. 10:26. On zaś rzekł do niego, co napisano w prawie? Jak czytasz? Jezus go zapytał, jak ty czytasz? Czyli są różne sposoby czytania. Jest sposób czytania, który przynosi śmierć. Czyli brak doświadczenia Chrystusa. I jest sposób czytania, który przynosi życie. Czyli ta jedna Biblia może przynosić nam albo życie, albo śmierć. Ta jedna Biblia. To tą Biblię Hitler dzierżył pod pachą. Kiedy wysnuł wniosek, że należy zutylizować Żydów. Rozumiecie? To tą Biblię. To tą Biblię. Mieli w swoich szafkach katolicy, którzy krzyżowali protestantów. To tą Biblię mieli w swoich szafkach protestanci, którzy palili katolików. O tym się już tak nie mówi. Tak są fakty. Rozumiecie, to są fakty. Jak czytasz? Zadaje pytanie Jezus. Jak ty czytasz to w ogóle? Czy ty umiesz czytać pismo? Ja umiem czytać. Co umiesz czytać? Książkę kucharską. Wśród protestantów jest nurt. Jakby rozciągnięty nurt cały. My nie potrzebujemy kogoś, kto nam wyłoży pismo. Sami sobie wykładamy. No właśnie, jakie skutki mamy. Se sami to wykładaliśmy. Luter! Tak czytał pismo, że powiedział, że gdyby to od niego zależało, to list Jakuba by wyrwał. I był antysemitą. Luter. Że jakoś nie mógł, kurczę, to czytać. Że antysemityzm to grzech. Tak? I demoniczna warownia. Tak? A jak mu przeszkadzał list Jakuba, który mówił o praktykowaniu rzeczy, tak? To mówi, gdyby to ode mnie zależało, to wyrwał. Ja już nie mówię o tych, kto złożył ten kamień, który my wszyscy bezkrytycznie przyjmujemy. To mnisi, katolicy i prawosławni, złożyli kanon. My nie wiemy, czy oni narodzeni z Bożego Ducha w ogóle byli. My nie wiemy. A kto to tłumaczy? Bo to jest komentarz. Tu powinno być napisane, przyjaciele, Biblia Warszawska, komentarz do Biblii Warszawskiej. Tak to powinno być napisane. Bo są komentarze wszystko.
bo ktoś skomentował. Skomentował ktoś. Ja tylko pewne rzeczy historyczne wam dodaję, takie, żebyście zobaczyli, jak to działa. I pamiętajcie, stoi przed wami człowiek Pisma. Ja jestem człowiekiem Pisma. Tak wygląda moja Biblia. Nie dlatego, że mam pieniędzy, tylko dlatego, że ja używam Biblii. Moje Biblie są używane. Rozumiecie? Ja non-stop siedzę w Piśmie. Tylko jest mały niuans. I znowu ktoś powie, że jestem pyszny. I ja naprawdę umiem czytać tą Biblię. Wiecie, jaki mam na to dowód? To, co z niej wyczytuję, przynosi mi życie. I to życie się rozlewa przez moją służbę. Przynosi mi to życie. I przynosi to życie tysiącom ludzi. Więc kurczę, dobrze mi idzie czytanie tego. Rozumiem, to jest w ogóle to. Ja nie wyczytuję tu rzeczy, które przynoszą mi śmierć. Ewangelia Marka 13:14. Gdy ujrzycie ochytę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna. I teraz uwaga, kto czyta, niech uważa. Co tu jest napisane? Kto czyta, niech uważa. Bardzo rzadko w Biblii jest napisane, żeby uważać. I bardzo jest rzadko napisane, żeby być ostrożnym. Być ostrożnym chyba jest 12 razy. Czy 14, już nie pamiętam. Tak? I to odnosi się do rzeczy świętych i raz tak do czegoś innego. Nie ma czego. Kto czyta, niech uważa. Na co uważać? Na co uważać? Na to, jak się czyta. Te rzeczy się ze sobą łączą. Nie czytamy Biblii, jak chcemy. Rozumiecie? I tu się zaczyna problem. To nie ma, że jak chcę, czytam Biblię. Dlaczego? Bo Biblia ma mi służyć do czegoś. I teraz moim obowiązkiem jest podejść do Biblii tak, jak autor sobie tego życzy. Zaznaczam. Autor, a nie skryberie. Nie skryba Izajasz. Tak? Nie skryba Paweł. Tylko jak autor sobie życzy. Zobaczcie, do czego jesteśmy prowadzeni. Do czytania Biblii pod wpływem prowadzenia Bożego Ducha. A teraz posłuchaj, prowadzenie Bożego Ducha zawsze przyniesie życie, bo to jest Duch życia. Zawsze. Zawsze przyniesie życie. To jest Duch życia. Można czytać ten sam fragment w Biblii, ten sam aspekt rozpatrywać na dwa różne sposoby. Jeden, który jest inspirowany przez Ducha Świętego, drugi, który jest czystym odczytem Twojego umysłu. Kupa ludzi zna Pismo intelektualnie i mówią, bo tak jest napisane. Ja mówię, napisane też jest, że się Judasz powiesił. Czy to oznacza, że mamy się powiesić wszyscy? Jest wiele rzeczy napisane w Piśmie. Tak jak jest wiele produktów w sklepie spożywczym. Zgadza się? Ale co? Bierzesz koszyk i wpadasz do sklepu spożywczego, proszę Ciebie, ogórki, lutwik, buty, coś innego, wrzucasz to wszystko do gara, podpalasz, mieszasz, zupa. Dupa! Rozumcie? Tak się nie wchodzi do sklepu spożywczego. Ty wchodzisz do sklepu spożywczego i masz plan. Masz plan. 10 jajek, 2 bułeczki, masełko, tak? Bo co robimy? Jajeczniczkę. Tak? Obok leżą selery, pory i inne rzeczy. Nie kupuję pora, nie dotykam pora, nie zwracam uwagi na pora. Bo ja jem jajecznicę. Jak ja jutro będę gotował zupę, to ja przyjdę do tego sklepu, kupię pora, selera, kupię coś tam i nagotuję zupy. Nie będę kupował jajecznych. Tak jest z Pismem Świętym. Kretyńskie głowy wkładają, napisano, napisano, napisano. Spokojnie. Co ty robisz? Co ty za zamieszanie robisz? A potem przekazujesz to skazanym ludziom. Tak mówi Pismo. W takim kościele kiedyś byłem, człowieku, na Śląsku.
Jak zaczął śpiewać taki trubadur, starszy zbor. Normalnie to nie mówił. Znaczy normalnie, no powiedzmy, mieściło się to w granicach normalności, ale mówił do mnie normalnie, a potem się opierał śpiewnik starego pielgrzyma i zaczął śpiewać, w ogóle głos mu się zmienił. O, ja cię kocham! I tak zaczął śpiewać, znowu to jest ten obok. Szok. Pismo tak niektórzy czytają. Tak, powiada pismo. Wiesz. Sorry, to w ogóle wiesz, to nie jest drużyna pierścienia. To nie tak, to nie tak działa. Przyjaciele, kto czyta, niech uważa, mówi słowo. To nie jest zabawka. Tego nie można sobie wziąć i z tym się pobawić. Te wszystkie fałszywe doktryny, które powychodziły w kościele, które spowalniają kościół, są stąd. Rozumiecie? Stąd. One są stąd. Ewangelia Jana 5,47. Ewangelia Jana 5,47. I mówi tak. A jeśli jego pismo nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Pismu się wierzy. Pismo jest dostępne przez wiarę. Jeżeli bez wiary podchodzimy do pisma, tak? Leżymy. W ogóle ono jest nieaktywne w nas. Rozumiecie? Nieaktywne. Znowu mamy intelektualną zabawę. Przeczytaliśmy coś, dowiedzieliśmy się czegoś. O, tak jest napisane. Kobiety powinny tutaj chodzić w czapkach. W takim kurkach. Tylko o czym powinno wiedzieć dziewczyny, dlaczego wy chodzicie w takich czapkach? Przecież w piśmie jest napisane. Jeszcze tutaj napisane, tak powinno przykrywać głowę, tak? Chodzi, że macie burki nosić takie na głowę. To jest oryginał, tak mówię. Czemu nie nosicie burek na głowę? Czy tylko terrorystek takich jak muzułmanki? Tak mówi pismo! Pismo dużo rzeczy mówi. Tak? Pamiętajmy, że to nie tak działa. Ewangelia Jana 10,35 plus pierwszy list Jana 1,7,8 pokazują nam, że pierwszy list Piotra, przepraszam, nie, że pismo nie może być naruszone. Nie może być naruszone. Ono nie może być naruszone. Ewangelia Jana, dobrze, ja wam powiedziałem, pierwszy list Jana 1,7,8. Tak. Ono nie może być naruszone, czyli jego istota duchowa nie może być naruszona. Jeżeli narusza się istotę duchową pisma, zaraz wam o tym powiem, tak, to narusza się całą formułę prawa. W drugim liście Piotra 1,20 jest napisane, że pismo nie podlega dowolnej interpretacji. Ono nie podlega dowolnej interpretacji. Ludzie mówią, że mogę tłumaczyć jak chcę. Ja mówię, no nie wiem, czy możesz. Mówię, no nie do końca możesz sobie tłumaczyć jak chcesz. Ty musisz działać pod inspiracją Ducha Świętego, a jedyny dowód, że działać pod inspiracją Ducha Świętego, to jest to, że to, co przeczytam, przyniesie ci życie. No życie, życie, ludzie, jak przychodzenie w czapce do kościoła przyniesie życie komuś. No na litość boską, człowieku. To jest lato, przy człowieku, jest lato. Ja widzę, że przychodzi kobieta do kościoła, jest lato i ona wyciąga z torebki chustkę, człowieku, i ona se tą chustką, taką ma teraz, taką ładną ma chustkę i se te włosy, bo ma dłuższe, ona se tutaj tak związuje, pro ciebie tutaj, ta chustka, tak, ma taką chustkę i ona tak w tej chustce siedzi. Kiedyś taki jesteśmy, zaprosili nas adwentyści dnia siódmego. Takie zacne stronnictwo sobotników. Bo oni walczą o to, żeby sobota była niedzielą, a niedziela poniedziałkiem. Takie mają po prostu zajawkę w ogóle życiowo. I żeby nie jeść, bo życie nie wieprza. Oni też za tym, żeby wieprza nie jeść. Bo Smith był wygle sportowy w tym, bo mówił, jak podawali wieprzowinę, to mówił, Panie, dziękuję Ci, że Ty masz tak wielką moc, że to przeklałeś pod zakonem, bo błogosławiłeś pod łaską. Siadał i jadł. W ogóle, kocham zbiera. Chodzi o to, że jesteśmy u tych adwentystów dnia siódmego, zbliża się obiad. Jest wszystko normalnie i w pewnym momencie ta adwentystka dnia siódmego wyciąga taką chustę, ale taką konkretną chustę
I zagłada ją, się nią owinęła i ona i zaczynają się modlić. I Sara w ogóle, ciociu, mówi, w ogóle, dlaczego ty założyłaś tą chustkę na głowę? A ona w ogóle zmienionym tonem, w ogóle słuchaj, zmienionym tonem, zapytaj mamy, czemu ona nie założyła. W ogóle, że dobrze, że jestem przemienionym człowiekiem. Jedz, mówię, Sara w ogóle. Jedz to w ogóle, co tam masz, jedz. Mówię, już tu nie przyjadę, więc. Chustka do obiadu, przeciętny, wiesz. A patrzyli, wiesz co oni robili a propos Biblii. Ja do nich głosiłem, bo to taki był duży zjazd ich ogólnopolski. Ja im głoszę tym adwentystom, a oni tak Bibliami się zasłaniali. Słowo Boże. Ale nie, a niektórzy siedzieli i szybko sprawdzali, ja szybko mówię i szybko podaję do siebie. Szybko sprawdzali i mówię, gdzie to jest napisane, gdzie to jest napisane? W Koranie! Chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Rozumiecie, już mnie mówię? My nie jesteśmy ludźmi księgi. Muzułmanie są ludźmi księgi. Ty jesteś człowiekiem ducha, a nie księgi. Księgę masz po to, aby ją użyć. Rozumiesz? A nie po to, żeby na niej się oprzeć. Bo to jest książka. Ona jest napisana z inspiracji Ducha Świętego. Ta inspiracja została wlana w ludzi, rozumiesz? Ale oni poprzez swoje zaburzenia stworzyli ten projekt. Jak się w to zagłębisz, to zobaczysz, co oni tam nawypisywali. Rozumiesz? Ludzie, ja od lat to badam. Tu są takie rzeczy, które nie mają prawa bytu. Włożone są w usta Jezusa na przykład słowa. I na tym zbuduje Kościół mój. Jezus nigdy nie powiedział słowa Kościół. Nigdy. Bo Jezus mówił po aramejsku, a nie po grecku. Dobry numer? W aramejskim nie ma słowa Kościół. Kto mu wsadził te słowa? Mateusz. Czemu mu wsadził te słowa? Bo wśród Żydów można było tak robić. Jezus chciał, żeby powstał Kościół. Rozumiecie? To był jego zamysł. Tylko to miało mieć zupełnie inną formację. Ale ich wyrzucili z synagogi w tamtym czasie. I wiesz, co w nich, co tych ludziach było? Jak myślisz, co w nich było? Myślisz, że oni byli w tamtym czasie tacy, och, nie mam problemu, odchodzimy z synagogi. W nich była złość, w nich był gniew, w nich były frustracje. Rozumiesz, miało być tak pięknie, tak? Miało być tak pięknie, a nie jest pięknie. W tym czasie były pisane Ewangelie. Rozumiesz? Ewangelię Jana nie wiadomo, kto napisał, podobno Jan. Ale nie ma żadnych żadnych historycznych dowodów. Izajaszu było trzech. A widzicie? Potem złączyli to w jedno. Trzy zupełnie niezależne pisma. Ja wam tylko rzucam delikatne historie, żebyście zrozumieli, o czym ja mówię. Ale powiem teraz o rzeczy bardzo praktycznej. Jeszcze raz podkreślam, ja jestem człowiekiem pisma i uważam, że to jest Pismo Święte. Tak uważam. Bo ja z tego wyciągam życie. Rozumiecie? Ja wyciągam z Biblii życie. Ale teraz posłuchajcie, jak się używa Biblii. Primo, Biblię czytamy chrystocentrycznie. Wszystko. Od pierwszej księgi Mojżeszowej po Apokalipsę świętego Jana. Co to znaczy chrystocentrycznie? To znaczy, że jeżeli cokolwiek, co czytasz w Piśmie Świętym, nie zgadza się, choćby w najmniejszej, choćby w jednej jocie, tak? Z tym, co zrobił Jezus, tak? To nie jest to dla Ciebie aktywne. Cały Stary Testament czytamy przez pryzmat Nowego Testamentu. Tylko i wyłącznie. Stary Testament jest dla nas nieczytelny bez Nowego Przymierza. Bardzo ważna informacja. Jacy ludzie napisali Stary Testament? Kto mi powie? Martwi duchowo. Żaden nie był narodzony z Bożego Ducha. Posłuchajcie teraz strasznej prawdy. Prorok Izajasz był martwy duchowo. Prorok Ezechiel był martwy duchowo. Mojżesz i Abraham, chociaż nie do końca wiemy, czy Mojżesz był na pewno, ale Mojżesz i Abraham byli martwi duchowo. Rozumiecie?
To byli ludzie, którzy ponadto mieli silne zaburzenia. Również zaburzenia mieli apostołowie i ewangeliści. Oni tacy byli. Jeżeli my tutaj, ta nasza grupa ludzi, która tutaj siedzi, jest niedoskonała, a jest 2000 lat później, przyjście Jezusa jest o 2000 lat bliższe, rozumiecie? Jest 2000 lat bliżej przyjścia Jezusa, a więc zgodnie z proroctwami objawienie wzrasta, mądrość wzrasta, siła Kościoła wzrasta, amen? A więc my jesteśmy mądrzejsi, bardziej namaszczeni, tak? I mamy głębsze objawienie niż ci, którzy pisali pismo. Jeżeli my tutaj jesteśmy zaburzeni w różnym stopniu, a znacie siebie najlepiej, ja też się znam, tak? To przepraszam, jak uważacie, jacy byli oni? Ludzie biorą pismo i czytają na przykład jakiś fragment i uważają, że ten fragment napisał na pewno człowiek, który był doskonały. No doskonały był w ogóle. Ale nie był doskonały. W piśmie jest opisane mnóstwo przeżyć ludzi. Doświadczeń. Ja na przykład uzdrawiam ludzi, a ludzie mówią, Paweł też był chory. A wiem, to nie Paweł. A dla mnie Paweł to może trzy nogi mieć. Rozumiesz, o co chodzi? A co nie Paweł, że Paweł był chory? A to jest jego problem prywatny, że Paweł był chory. Rozumiesz? On się nie modli, proszę Ciebie, o uzdrowienie, bo Paweł był chory. Ty w ogóle znasz Paweł? Facet żył 2000 lat temu człowieku. Ale wiesz, co ten człowiek robi? On swój brak wiary nadrabia pismem. Paweł był chory. A Hiob? No Hioba mieszają jeszcze Hioba, człowieku, nieszczęśnika. Najstarsza księga w Biblii, parę tysięcy lat, proszę Ciebie, oni Hioba mieszają w dzisiejsze uzdrowienie kogoś. Ja mówię, a słyszałeś o takiej postaci Jezus, z zawodu Chrystus. Słyszałeś o takim końcu? 2000 lat temu umarł na krzyżu, wziął na siebie wszystkie choroby. Też ma w głowę. A że Paweł z tego nie skorzystał, tak? To nie jest moja groszka. Sorry. Ale apostoł! Są różni ludzie. Smith Wigglesworth uzdrawiał chory, skrzeszał zmarłych, a całe życie chodził w okularach. Rozumiesz? Nie był w stanie uzdrowić swojego wzroku. Tak? Miał piasek w nerkach, tak? A jego córka była głucha. Człowieku. Jak to się stało? A no właśnie. Człowiek w ogóle królestwa uzdrawiał chorych swoją żonę wraz ze skrzeszeniem zmarłych. Tak przyniesie mu kadłubek, który nie miał rąk i nóg na spotkanie, i matka mu wręczyła to dziecko, które się urodziło bez rąk i bez nóg, tak? I popatrzyła na niego zapłakana, mówi, jeśli możesz coś zrobić, to zrób. Tak? On wziął to dziecko, kopnął je w tłum. W powietrzu mu wyrosły ręce i nogi. To jest zapis historyczny człowieku. Po tej akcji został aresztowany, bo to w Norwegii się działo. Rozumiesz? Został aresztowany za nielegalne używanie medycyny w ogóle. Czujesz klimat? Dziecku wyrosły ręce i nogi, a Smitha zamknęli, proszę Ciebie, do aresztu. Za to, że on zrobił nielegalne spotkanie, proszę Ciebie, nie mając licencji, proszę Ciebie, lekarza. No kurczę! To w ogóle się tylko może zdarzyć na ziemi, w ogóle takie coś, rozumiesz? To tylko na ziemi jest możliwe, w ogóle. To, że apostoł Paweł coś miał ze sobą nie tak, to jest nie mój interes. Ja wiem jedno, w ranach i sitach Jezusa jest moje uzdrowienie, dziękuję uprzejmie. I to może w piśmie być napisane, proszę Ciebie, milion innych rzeczy naokoło. W piśmie są różne rzeczy. Wiesz, do czego Ci o tym mówię? Chciałbym, żebyś zrozumiał bardzo dokładnie, do czego jest pismo. Chciałbym, żebyś czytał pismo jak należy. Chciałbym, żebyś nie wyciągał złych wniosków z pisma. Chciałbym, żebyś wyciągał dobre wnioski z pisma. Żebyś używał pisma. Żeby ono pomagało Tobie, a nie stawało się stawami drogą. Tego bym chciał. W piśmie nie ma. Wielu ludzi mówią, a gdzie to jest napisane w piśmie? Ja mówię, a gdzie jest napisane w piśmie, że się roweru używa? Ja wiem, czy rower jest biblijny. A może rower jest demoniczny? A ja nie wiem. Rozumiesz? Jak różnych rzeczy nie ma, rozumiesz? Nie, jakie, no co ty mnie tutaj opowiadasz, to pismo? My robimy mnóstwo rzeczy niebiblijnych. W ogóle robimy niebiblijne rzeczy różne. Tak? Tylko sobie co zrobiliśmy? Pewne rzeczy uznaliśmy w naszej kulturze, że są w porządku, i one nie są w porządku. Proszę Cię, podejdź do Pisma jako do Pisma Świętego. Ja uznaję Pismo za Pismo Święte. Uznałem też, że nigdy nie będę go czytał intelektualnie. Nigdy. Nigdy.
rozumiesz? Ktoś ci pokaże. Pokaże ci, jak to działa. Piotr nie będzie. Artysta. Taki jest gość w księdze Hioba. Proszę ciebie. Nazywa się. Jak się nie nazywa? A ci powiem. Jakiś Eli. Eli. Elifas. Elifas. I Elifas mówi tak. Doszło mnie po tajemne słowo i moje ucho usłyszało jego szept. W niepokojących myślach, w widzeniach nocnych, zobaczcie, jak to jest dramaturgia. Gdy głęboki sen ogarnia ludzi, strach mnie ogarnął i drżenie przeniknęło moje żłonki. Powiew musnął moją twarz, zajeżyły się włosy na moje ciele. Coś stanęło, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu. To nie jest freudowska pomyłka. Była to jakaś postać przed moimi oczyma i usłyszałem cichy szept. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg? A człowiek czystszy niż jego Stwórca? Oto on swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki. O ileż bardziej mieszkańcom chatek glinianych, których fundamentem jest proch, którzy mogą być łatwiej zdeptani niż mole, roztrzaskani są między porankiem a wieczorem, niespostrzeżenie giną na zawsze. Gdy palik ich namiotu zostanie wyrwany, umierają, nie wiedząc nawet jak. Elifas. Kaznodzieja Elifas. Taki piękny obraz Boga. Wiesz, co to jest? Nie mówili prawdy o mnie. Ale o co chodzi? Oni tak powiedział. Ale to są fragmenty piękne. One są piękne, ponieważ te fragmenty są cytowane na różnych przykładach. Teraz ty wiesz, że tu jest tak napisane, że Bóg tak, że Bóg powiedział, że oni mówili nieprawdę. Ale ludzie czytają to i oni z tego wyciągają mądrości. I mówią, taki jest Pan. I to jest szaleństwo. Bo Bóg wyraźnie mówi, że oni mówili nieprawdę. Co to było? Przecież miał demoniczną jazdę ten facet. To było demoniczne. On miał demoniczną jazdę. Ale takich rzeczy nie mówi się, bo to jest pismo. Powiem więcej, co robią charyzmatycy? Mimo że Bóg powiedział, że oni nie mieli racji, to charyzmatycy twierdzą, że są prowadzeni przez Ducha Świętego, tak? Wyciągają z takiego czegoś jakieś wnioski. I mówią na przykład, dostałem słowo od Pana. Z Księgi Hioba. Z fragmentu, o którym mówi Elifas. Tak robią ludzie. Rozumiecie? Religia doprowadziła nas do tego. Pismo Święte. Ono musi być brane całe. Ono musi być brane z całym kontekstem, z całym przykładem historycznym, ze wszystkim, co tam się dzieje. I ja do tego was zachęcam. Są rzeczy, które bardzo łatwo będziemy odgadywać, że są nieprawidłowe, tak jak tutaj to. Ale jest wiele innych rzeczy, które są zakamuflowane. Na przykład decyzje Pawłowe różne. Prawda? Różne decyzje Pawłowe. O tym, że kobiety nie mogą nauczać, o tym, że tamto. To były takie dyrektywy Pawłowe. I ludzie na przykład nie umieją sobie z tymi rzeczami radzić. Na przykład zakładają, że Paweł się nie mylił. Rozumiecie? On zakładał, że Paweł był światły w tym wszystkim. A tak nie było, bo to nie niesie życia ze sobą, rozumiecie? To nie niesie życia. Do czego ja was zachęcam? Żebyście zobaczyli, jakie jest miejsce Pisma Świętego. Zachęcam was, żebyście korzystali z Pisma Świętego, ale żebyście też widzieli, jakie jest jego miejsce. Niech Biblia, ona będzie czymś, co jest naprawdę przydatne, tak jak jest przydatna dla mnie, dla mojego życia. Ale niech nigdy nie stanie się problemem w twoim życiu. Używaj jej przez Chrystusa. Ona przez Chrystusa jest czytelna, absolutnie jasna. Wiemy, dzisiaj będąc w Chrystusie, że taka rzecz, którą miał ten człowiek, prawda? No to jest rzecz natury demonicznej. I nie ma w tym nic, co jest tak naprawdę prawdziwe. Tak? Wstajmy, proszę. Ojcze, dziękuję ci za te słowa. Dziękuję ci za to, że ty jesteś Bogiem, który mówi do nas. Ja dziękuję ci, Ojcze, że możemy korzystać z tego. Ojcze, ja chcę w imieniu Jezusa, żeby te rzeczy, one głęboko do nas dotarły i żeby one się ugruntowały na tym, o czym mówiliśmy już wczoraj, Ojcze.
Ja dziękuję Ci za to, że Ty poszerzasz swoje objawienie w ludziach. Dziękuję Ci, Ojcze, że my wydamy stukrotny pomstę w imieniu Jezusa. Amen.